Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej przed startem nowego sezonu. Na początek pragnę Państwa wszystkich uspokoić. Prezes, ani tym bardziej ja, na boiska pierwszej ligi na pewno nie wybiegniemy. Natomiast między innymi na nim pojawi się obecny dziś na konferencji kapitan zespołu Maciej Mańka. Razem z nami jest także trener Dominik Nowak. Natomiast rozpocznę od prezesa. Prezesie, ten tydzień poprzedzający start rozgrywek jest na pewno bardzo intensywny dla piłkarzy. A jak on wygląda pod kątem organizacyjno-sportowym dla prezesa? Oj, nie chciałbym się tutaj ani z trenerem Dominikiem, ani z Maniolem licytować, kto ma bardziej pracowity ten ostatni tydzień przed ligą. Trzeba powiedzieć, że no to lato i ta przerwa między sezonami jest wyjątkowo krótka, bo nie pamiętam, a trochę też w różnych rolach przy tej lidze jestem, żeby pierwsza liga tak wcześnie startowała. Też żeby startowała na równi z ekstraklasą, bo zazwyczaj to jest gdzieś tydzień, dwa tygodnie później. Natomiast no cóż, jest dużo pracy i tej związanej z aspektami sportowymi, i tej związanej z aspektami marketingowymi, rozmowami ze sponsorami, czy też jakimiś formalnościami związanymi z organizacją meczów. No, dużo tego wszystkiego jest. Wiadomo też, że no, okres urlopowy, w ogóle okres urlopowy, który jest w naszym kraju, jeszcze dodatkowo utrudnia niektóre sprawy, bo zdarza się, że w jakiejś instytucji, w której jest coś do załatwienia, akurat wszyscy są na urlopie i to na pewno też nie pomaga, ale no cóż, no, to nie jest pierwszy sezon, do którego się przygotowujemy, także myślę, że wszystko dobrze pójdzie. Cóż, dla mnie jeszcze o tyle ciekawie, że zaczynamy akurat sezon meczem w Chojnicach. Miałem tam okazję kiedyś pracować, także dla mnie gdzieś tam jeszcze taki trochę dodatkowy smaczek tego wszystkiego będzie, ale cóż, no, oczekujemy już z niecierpliwością tego pierwszego gwizdka. Trenerze, 13 czerwca rozpoczęły się przygotowania do startu sezonu. Minął dokładnie miesiąc. To był taki wystarczający okres, żeby zespół dobrze poznać? Zawsze trenerzy mówią, że tego czasu jest zbyt mało, ale nie będę tutaj narzekał. Był określony plan pracy i to był naprawdę bardzo fajny czas. No, poznania piłkarzy na pewno całkiem inaczej, prawda? Jak już poznałem tych chłopaków bezpośrednio pracując na boisku i to, co im ostatnio powiedziałem, wykonali naprawdę fajną pracę, super pracę, fantastyczną pracę, zdyscyplinowany zespół. Widać, że zespół, który tak naprawdę no, ma swój cel, tak? Taki widać po chłopakach, w tych emocjach, że będą grali w każdym meczu o zwycięstwo i taki cel sobie postawiliśmy, także nie możemy narzekać, bo to 4 tygodnie, ten 5. tydzień już bezpośredniego przygotowania, ale też bardzo ważny tydzień i oczywiście będzie liga nas weryfikowała, ale ja jestem przekonany, że to ten charakter zespołu, jakość, umiejętności, tak jak powiedziałem, dyscyplina, którą zawodnicy prezentują na boisku, da nam wyniki i na to wszyscy tu w klubie liczymy, liczą kibice, my trenerzy, my i tu zawodnicy, jest kapitan zespołu, myślę, że Maciek też za chwilę to potwierdzi. My sobie cele bardzo wysoko stawiamy, bo uważam, że tak to jest w sporcie, że musisz mierzyć wysoko, żeby coś osiągnąć. Zanim Maciek to potwierdzi, drogi kapitanie, nieprzypadkowo siedzimy tutaj w koszulkach, kilka minut temu zostały one zaprezentowane. Bardzo na pewno są one ważne dla mieszkańców Tychów, dla Ciebie jako Tyszanina. Bez problemu odgadnąłeś te poszczególne miejsca na koszulkach i który z tych punktów jest dla Ciebie osobiście? Tak jak mówisz, nie było problemu z odgadnięciem. Wiadomo, że jeden szczególny jest obiekt przy Edukacji 7, stadion i myślę, że to jest gdzieś najbliższe mojemu sercu miejsce z tych zaznaczonych. Także mówię, projekt jak najbardziej się podoba. Jesteśmy jedną drużyną i gdzieś razem z kibicami, myślę, te koszulki też nas jakoś zbliżają. Dziękuję bardzo. Teraz czas dla Państwa. Poprosimy o pytania. Tomasz Kubiński, Dziennik Zawodni. Tradycyjne pytanie do prezesa. Czy kadra już jest zamknięta? Nie, kadra
kadra nie jest zamknięta. Wiemy doskonale, że tak naprawdę okienko transferowe zamyka się za półtora miesiąca. Także tego czasu jeszcze jest sporo. Pewne rozmowy trwają. Ja mówiłem też o tym podczas prezentacji, którą mieliśmy w sobotę, że chcemy jeszcze zwiększyć rywalizację na pozycjach czy też funkcji młodzieżowca. Gdzieś tam rozmowy są mocno zaawansowane, natomiast problem polega na tym, że dotyczy to zawodników, których drużyny grają w europejskich pucharach i dopóki tam nie zostaną pewne tematy pozapinane, to trudno będzie też dopiąć, żeby ta osoba czy te osoby się tutaj pojawiły. To nie tylko młodzieżowców szukamy, jeszcze chcielibyśmy na pewno rywalizację w zespole czy jakość tego zespołu spróbować podnieść. Natomiast oprócz tego zdarzają się też sytuacje, na które niestety nie mamy wpływu i tak jak zimą bodajże półtora tygodnia czy dwa tygodnie przed startem rundy wiosennej doznał podczas meczu w Opawie kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych Miłosz Pawlusiński i wymusiło to na nas działanie w ostatniej chwili. Tak też niestety tego szczęścia zdrowotnego nie mamy też w tym okresie, bo wczoraj podczas treningu złamał rękę Konrad Jałocha. No, nikt tego się nie spodziewał, jest to na pewno dla nas wszystkich, przede wszystkim dla Konrada, przykra sprawa i życzymy mu oczywiście jak najszybszego powrotu do zdrowia, natomiast no, jest to dla nas wszystkich też na pewno ogromne zaskoczenie. No, prawdopodobnie będziemy musieli jeszcze w tym okresie transferowym poszukać jeszcze jednego bramkarza. Oczywiście zobaczymy jeszcze, jak długa będzie ta przerwa Konrada, no ale pewnie będziemy musieli tutaj zadziałać. Obiecałem od całej drużyny, Kądziu, czekamy na ciebie, jesteśmy z tobą i co cię nie zabije, to cię wzmocni. Niby taki frazes, ale naprawdę czekamy. Myślę, że będzie szybciej niż później, także trzymaj się stary. Chciałem zapytać, bo czekając na konferencję, widziałem, jak wchodził na stadion z tym opatrunkiem gipsowym. Czy można wiedzieć, co się stało i jakie są ewentualnie prognozy, kiedy będzie mógł wrócić do treningów na razie? To znaczy, powiem krótko, bo to oczywiście stało się na treningu, to taka przypadkowe starcie, już nie będę mówił o personaliach. To jest złamanie tutaj w śródręcza, także tutaj pęknięcie, tam jest bardziej kości i takie są diagnozy, myślę, że około 2 miesięcy. To jest taka być może dłuższa przerwa, wszystko będzie zależało, ale tu Maciek mi się fajną rzecz powiedział, ja też chciałem do tego nawiązać, co prezes Maciek wyprzedził, także to pokazuje, jaką drużyną jesteśmy, jaką drużyną będziemy i tu muszę powiedzieć, że to, co wydaje nas się, że może nas zabijać, czy tam na pewno każdy tutaj, dla mnie zawodnik jest bardzo istotny i to Maciek tu potwierdził, że jeżeli Konrad dla tego zespołu jest istotny, komukolwiek by się nie stało, to dzisiaj muszę powiedzieć, że ta drużyna będzie miała jeszcze większy charakter, jeżeli chodzi o to najbliższe spotkanie i będziemy chcieli też to spotkanie wygrać i zadedykować właśnie to zwycięstwo jemu, bo tak jak mówię, zaczął przygotowania, był z nami i każdy z tych chłopaków włożył naprawdę dużo w ten cały okres przygotowawczy, żeby stworzyć tą drużynę, ten team spirit, który budujemy, w którym będziemy razem na dobre też i na złe, bo to jest sport, ale tutaj myślę, że słowa Maćka od razu podkreślają właśnie charakter GKS-u Tychy, jaki chcemy tworzyć w szatni, na boisku, poza nim też. Takim będziemy zespołem. Rozumiem, że Odejewski będzie między słupami. Mamy, ja panu dzisiaj nie powiem, kto będzie. Tak, ale dzisiaj nie zabierajmy. W tym zespole jest rywalizacja i jeżeli pan dzisiaj by się zapytał, czy ktokolwiek z państwa, jaki będzie pierwsza jedenastka, to ja nie powiem. Tak, mam dużo dylematów, różnych dylematów, rozterek, bo tak jak powiedziałem, ta kadra może nie jest jeszcze zbyt szeroka,
bo to prezes powiedział, oczywiście pracujemy nad jakimiś 2-3 wzmocnieniami, natomiast nie będą tu wagony przyjeżdżali piłkarzy czy ludzi, którzy nie będą się chcieli identyfikować z tym klubem, z tym zespołem i walczyć, jakby byli tutaj bezpośrednio z tego miasta. I taki musi być charakter zawodników, którzy tutaj trafią do tej szatni. W związku z tym ja dzisiaj nie powiem, kto będzie bronił. Tak? No, oczywiście z jednej strony jest takie powiedzenie, poniekąd no szkoda, że ono akurat już dotyczy tu nas, że nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego, więc następny zawodnik dostaje swoją szansę i tak będzie w każdym spotkaniu. Każdy na pewno tą szansę będzie dostawał i każdy na pewno będzie chciał z niej jak najlepiej skorzystać. Ale Andrzej Bledzewski nie stanie. Ja mam takie pytanie, może trochę odskocznie od tego, bo zaczęliście 13 czerwca, dzisiaj jest 13 lipca. Godzina 13 i taka pechowa informacja. Czy ten jest przesądny? Nie, no absolutnie. A czym mam być przekątny? Jeżeli chodzi o taki, tak, przesądny, to mogę być tylko w momencie, jak widzę formę piłkarzy i to mnie buduje, że ona jest coraz większa i ten zespół naprawdę mocno wierzy. Ja w ten zespół wierzę. No to ja jestem, zawsze powiedziałem, tą osobą, która będzie stała tutaj jako ich kapitan i wszystkie rzeczy, nawet jak mamy w szatni, mówimy sobie i taki będę już, taki pozostanę, ale tutaj wierzę w ten zespół, wierzę w ten projekt. To od pierwszego momentu, kiedy tu wszedłem, także czy to był 13, czy 12, czy nie wiem, czy się potknąłem, czy wszedłem do tyłu, czy autobus wjeżdża do tyłu, do przodu. Ja takie rzeczy nie wierzę. Ja wierzę w Boga też, więc tutaj przede wszystkim ta modlitwa bardziej mi pomaga niż to, jak wejdę, czy zobaczę czarnego kota. Sam mam czarnego kota w domu, także musiałbym chyba go wyrzucać co chwilę, jak mi przebiega. Nie, absolutnie. To jest naprawdę mniej istotne. A teraz poważnie, czy braliście już Chojniczankę na tapetę, czy macie już ją rozpracowaną dokładnie, bo to jest pierwszy mecz, a wiadomo, że pierwszy krok często pokazuje, gdzie się oglądaliśmy, idzie. Oglądaliśmy większość sparingów, także tutaj z jednej strony oczywiście musimy być przygotowani do przeciwnika, ale to, co ja powtarzam, oprócz tych elementów, w których zespół dostanie informacje, nad którymi będziemy pracować, czy dzisiaj na treningu, czy jeszcze czwartkowym taktycznym, czy wczoraj, pracowaliśmy każdy trening, który to ma ten akcent dla nas taktyczny i tak to zawsze w tej pracy będzie z tygodnia na tydzień postępowało. To muszę powiedzieć, że też będzie bardzo dużo zależało, wiadomo, od nas samych, tak? Bo no nie jestem trenerem, który straszy przeciwnika, pokazuje oczywiście, jak wykorzystać, co robić, żeby ułatwić, ale z drugiej strony musimy siebie też, jeżeli chodzi o taki sposób gry, sposób brania też takiej indywidualnej odpowiedzialności na boisku i to jest najważniejsze w tym całym procesie, na którym pracowaliśmy wspólnie ze sztabem szkoleniowym, zawodnikami, to właśnie jak my będziemy jako indywidualnie reagować na boisku, jak będziemy w to mocno wierzyć i być ze sobą na boisku w różnych momentach. Jaki materiał o Chojniczance mieliście? Macie ich dzisiejszy skład, ewentualnie skład na sobie? Mamy zarys rzeczywiście składu, wiemy, jakim systemem grają, myślę, że tu się nic nie zmieni. Nie chcę też zdradzać, prawda, jak chcemy te elementy wykorzystać. Wiemy mniej więcej, czego można się spodziewać od samych pierwszych minut tego spotkania, więc też zawodnikom przedstawimy jakby scenariusz, który może być obecny w tym spotkaniu. Ale tak jak mówię, to nasza reakcja, nasza odpowiedź będzie najistotniejsza od samego początku spotkania. To jak my będziemy chcieli grać, jaki sposób znajdziemy. Ważne, żeby on był skuteczny. Nieważne wiadomo w jakim sposobie gry, ale w tym, co będziemy realizować, żeby to było skuteczne na koniec. I pytanie jeszcze o wasz system. Bardziej 3-4-3 czy bardziej 3-5-2? Taka oczywiście ogólny zarys tego meczu, ponieważ jakby nie widzieliśmy ostatniego spotkania waszego sparingowego, a pewnie w meczach tych poprzednich to się tam gdzieś przewijało. No przewijało się, no ta zmiana jest z 3-5-2 na 3-4-3, mamy te możliwości, wszystko zależy od rywala i tu też dla nas jakby najistotniejszą rzeczą to jest ta gra trójką obrońców z wahadłowymi i to się nie zmienia.
A resztę to jest jakby taki filar najważniejszy, ten obronny, prawda? Dobre zachowanie się zawodników, szczególnie w tych fazach, kiedy tracimy piłkę. No a z drugiej strony reszta, no to już jest takie rzeczy, nad którymi pracowaliśmy i jesteśmy w stanie sobie płynnie przechodzić z 3-4-3 na 3 właśnie 5-2, czy to na inne jakby tam elementy, jeżeli chodzi o tą taktykę z przodu, także tutaj na to jesteśmy przygotowani. Dziękuję do prezesa, jeżeli mogę jeszcze ten wątek personalny kontynuować. Nie było wcześniej bramkarza w waszych wizjach transferowych. Czy w związku z tym jest to duży dylemat? Czy macie jakiś już pomysł na to, żeby ściągać ewentualnie nowego bramkarza, czy szukać wśród tych, którzy są w tej chwili w klubie, zawodnika numer jeden? Czy na pewno ci bramkarze, którzy są w klubie, wykonują tutaj ciężką pracę z trenerem Andrzejem Bledzewskim, który też wniósł na pewno taką świeżość i trochę zmianę sposobu pracy z bramkarzami, bo wiemy, że wcześniej przez 11 lat był tutaj trener Tomek Rogala. Także jest na pewno dla tych chłopaków nowy impuls i pierwsze, gdzie szukamy, to szukamy obok siebie. I przecież to samo dotyczy młodzieżowców. Widzicie, że akurat u nas naprawdę ci chłopcy, którzy przechodzą przez nasze grupy młodzieżowe, też te szanse dostają i to nie jest tak, że wszyscy nas interesują, a nie ci, którzy są blisko nas. Temat bramkarza ewentualnie był brany pod uwagę. Tak, też braliśmy pod uwagę, szukając tego miejsca na młodzieżowca na boisku i też gdzieś tam pewne rozmowy z bramkarzami, młodzieżowcami na przykład były toczone. Natomiast na nas jak płachta na byka działały wszelkie żądania, oczekiwania, jakie dzisiaj młodzi bramkarze, szczególnie z ekstraklasy, mają, czyli musi mieć zagwarantowane ileś tam występów. No, z całym szacunkiem myślę, że nawet Messi w Paris Saint-Germain nie ma zagwarantowane ileś występów, więc też uważam, że trochę by to było nie fair w stosunku do tych, którzy tutaj ciężko pracują i niczego zagwarantowanego na papierze nie mają. To, o czym powiedział trener, to o czym mówił Maciek, chcemy mieć tutaj dobrą atmosferę w szatni i żeby tak było, to nikt nie może się czuć lepszy od pozostałych. Natomiast oczywiście zdajemy sobie sprawę, jaki jest rynek dostępnych bramkarzy w tej chwili i w Polsce i za granicą. I oczywiście, mówię, biorąc pod uwagę, że wydarzyło się to tak nagle i że wydarzyło się tuż tak naprawdę przed startem sezonu, no to na pewno jest to pewne utrudnienie. Ale mówię, z drugiej strony do końca okienka jest jeszcze sporo czasu, a poza tym a dlaczego któryś z naszych bramkarzy ma nie zagrać świetnego meczu w Chojnicach i dostać kolejnych szans. No, oglądali panowie wczoraj mecz pewnych rozgrywek europejskich i czasem się okazuje, że w teorii lepsze może być też wrogiem dobrego. Tak? Także spokojnie, ja mówię, jesteśmy na zajęciach, codziennie obserwujemy, oglądaliśmy sparingi, też wiemy, jak się prezentują inni chłopcy i każdy kiedyś też tę swoją szansę musi dostać. Natomiast oczywiście nie jest to tajemnicą, wiemy, jacy bramkarze są na rynku. Ja jeszcze właśnie nawiązując, to prezes powiedział, i to chcę wam powiedzieć akurat, notabene meczu z Chojnicami, tam jednym z bramkarzy, którzy mogą czy są awizowani do gry, jest Neugebauer. My też byliśmy tym bramkarzem zainteresowani w jakimś stopniu. Myślę, że to prezes potwierdzi. Natomiast po pierwszej rozmowie, czy z menadżerem, czy z klubem, powiedzieliśmy pas. No, ze względu na jakby osobę Konrada Jałochę, czy pozostałych bramkarzy, którzy rywalizują. Jeżeli ktoś chce mieć zagwarantowane minuty, a menadżer i piłkarz chcieli, żeby to zagwarantowane minuty, no to słuchajcie, to jest dla mnie wypaczenie pewnej rywalizacji w zespole i ja do tego, czy prezes tutaj nigdy nie dopuścimy, czy fair byłoby wobec zawodników, nie potrafiłbym wejść do szatni i powiedzieć, czy spojrzeć w oczy Konradowi, czy Kacprowi Danie, czy pozostałym, którzy rywalizują, że no słuchaj, no fajnie, ale i tak za chwilę nie będziesz grał, bo tam trzeba wypełnić pewne limity, więc my akurat w przeciwieństwie do innych klubów, ja na to nie poprzestanę, uważam, że takie rzeczy są niedopuszczalne, no też podnosi to pewien etap, jeżeli chodzi o ten przepis młodzieżowca, bo ja uważam, że przepis, który
z jednej strony zobaczcie, jak już jest w ekstraklasie, już jest spychany na boczne, czyli nie do końca moim zdaniem udany, bo to też, jeżeli ktoś zasłuży na tą grę, ja podkreślam, to trzyma 17, 18 czy 30 parę lat, to po prostu muszą grać jak najlepsi, a nie z tytułu, czy ktoś jest młodzieżowcem, czy nie. I taka jest prawda, więc tutaj będę dosadny w tym stwierdzeniu, że zawsze najważniejsza jest forma sportowa i to tylko może decydować. Jeszcze jeśli mogę dokończyć, to padło tutaj nazwisko Adriana Odyjewskiego. Przypomnę, że to jest bramkarz, który jeszcze nigdy w meczu pierwszej ligi nie wyjmował piłki z siatki. Także no mamy człowieka, amulet też w klubie, także no, kto wie, różne rozwiązania są przed nami. I to nie dlatego, że nigdy nie grał, żeby była jasność. Tak? Mówiliście panowie o atmosferze w szatni, w związku z tym mam pytanie do kapitana właśnie o tę atmosferę i o to, jak się odnaleźli w klubie nowi, bo mamy trójkę nowych zawodników i kilku młodzieżowców. Jak to wygląda? Czy już się zaaklimatyzowali, czy już się wkomponowali jakoś w ten zespół? No na pewno. Dużym plusem było to, że z większością chłopaków gdzieś tam się znaliśmy z boiska. Wiadomo, Petr gdzieś zza południowej granicy, ale nawet problemu komunikacyjnego nie ma. A tak naprawdę to najważniejsze, myślę, że na boisku pomagają i to doprowadziło do dobrej aklimatyzacji ich i do dobrej atmosfery. Myślę, że to też będzie jakiś taki fundament, na czym będziemy opierać grę i całe funkcjonowanie przez cały sezon. Mówię, trochę zmian personalnych, ale zazębia się to i myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Jestem pod wrażeniem, tak. Wręcz niektórzy się uczą hiszpańskiego przy nim, więc może gdzieś nie tylko języka, najwięcej można się od niego nauczyć takiego piłkarskiego języka i jego umiejętności naprawdę warto oglądać. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, dziękujemy za tę konferencję. Do widzenia. Sponsor GKS Tychy.